TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem ruchu Chorzów. Dobry, tu Adler. W tym filmiku obejrzycie, jak elegancko w Chorzowie odbył się turniej Kibice Razem. Zapraszam do oglądania. Jak tam, kolego, ci się podoba na turnieju dzisiejszym? Dobrze. Dobrze. Wygraliście coś? Jakiś mecz? Nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie? A mecze jakieś was czekają jeszcze? Tak. Z kim to teraz macie mecz? Właściwie to nie wiem, z dziewczynami. Z dziewczynami? Tak. Chłopaki, z kim gracie teraz? Z Jagiellonią. Jak typujecie wynik? Jak się nastawiacie? Wygramy. Kto wygra? Wygramy. My wygramy. My. Wy wygracie? Tak pewnie? 3-0. Nie, 3-0. Tyle, ile się da. Cześć, kolego, widzę, ty reprezentujesz dzisiaj ruch Chorzów, tak? Ja. I jak powiedz mi forma, jak wyniki dzisiaj? Drugie miejsce w grupie. Drugie miejsce w grupie? Czyli awans, wychodzicie z grupy, rozumiem? I z kim gracie teraz? Nie wiem. Jeszcze nie wiecie? A jak ogólnie ci się podoba turniej? Organizacja, wszystko? Jest zabawa, dobrze jest? Jest. No super, widzę okolicznościowe koszulki. No. Będzie pamiątka, nie? Ja. Chłopaki, jak wam się turniej podoba cały? Jest bardzo fajny. Spoko. Bardzo fajnie, pozytywnie? Tak. Jak podróż w ogóle minęła, bo wy z daleka, z Białegostoku, tak, nie? Tak, no 9 godzin jechałem. Ale to minęło. A to 2 godziny postoju. Nie nudziliście się? Nie. Czyli generalnie będziecie Chorzów mile wspominać. Mhm. No to bardzo dobrze. A jak tam wynikowo wygraliście? Znaczy, jeden mecz. Będziemy teraz walczyć. Najważniejsze, przegraliśmy. A z kim przegraliście? Z 6-0. Kurczę, ale to jakoś 6-0? Tak. Ale inne mecze to poszły już lepiej. Tak, no to dobrze. Będziemy walczyć o 5 miejsce. Super. No to życzę wam powodzenia, chłopaki. Dziękuję. Nie, dziękuję. No co ty tutaj robisz? No jak przyjechał oglądać dzieci, no. Kibice Razem, no wieżak walczą. Tam wieżak, no popatrz, nie, żeby tam kogo nie zwerbować do ruchu. Tak, Arku, jak organizacyjnie, bo słyszałem, że same jedynka, plusy. Jedynka, super, znakomicie. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że tu tyle osób się zaangażowało, bo jak się jednak organizuje taki turniej samemu, to jest to kupa roboty i to na pewno nie wychodzi tak fajnie. A tutaj, proszę bardzo, proszę siadać. A z kim? Przegrywamy, ale jest fajnie. No i to się właśnie liczy zabawa, nie? A z kim gracie jeszcze? Macie jakiś mecz? Tak, ale nie wiemy z kim. Nie wiecie z kim? No to ja wam powodzenia życzę. Jak najwięcej szczolnych bramek. Kto jest napastnikiem? Ja. Tak? Szybki jesteś? No. A strzeliłeś już dzisiaj coś? Pięć. O kurczę. A ja jestem bramkarzem 4 w jednym meczu. No to jeszcze jedną bramkę jeszcze ktoś miał strzelił podwójnego hat-tricka. No jeszcze tak. A z jakim meczu z kim? Z Polonią Warszawa. A, z dziewczynami. Ale nie oszczędziliście tych dziewczyn, wiecie co? Od Brzęku już się w jednej zakochał. Tak? Której? Tak, w bramkarce. W bramkarce? Michał, czyżby wielki powrót po długiej przerwie? Półtora roku nie byłem na obronie. Tak. Ty jesteś obrońcą. Ja jestem napastnikiem. Ja jestem napastnikiem. A ty jesteś obrońcą. Dobra. No właśnie nie. Wszyscy tak mówią. Wygrał. Jakim wynikiem zakończyło się spotkanie? Wiścia przegrał. No nie wiem, nie. Ja, żarenik, bo Maciek. Wiścia przegrał, no moja decyzja. Sejdzie był chyba z ostatniego meczu. A jaki wynik? Wiadomo? Dwoma bramkami do nas. Tyle bramek, bo się pogubiliśmy, ale dwie dla nas. Dobrze, no to gratuluję. Jestem zawiedziony, bo ja takie bramki strzelałem, a ty tego nie kręciłeś, wiesz? Które miejsce macie? Dziewiąte. Dziewiąte? Dziewiąte. Zadowoleni jesteście? Nie. Nie? A które chcielibyście mieć? Pierwsze. A już? Przynajmniej piąte. A wizja jest, to dobrze, to dobrze. No to następnym razem może się uda, nie?
Ja też tak umiem. Pokazałbym, że Szczewików z domu do futbolu zapomniał.